Biało-niebiescy prowadzą w półfinałowej rywalizacji do 4 zwycięstw z aktualnym jeszcze mistrzem. W drugim półfinale GKS Katowice prowadzi z GKS-em Tychy 3-2 z 90 numerem Clark Sanders. Jastrzębski Klub Hokejowy dzisiaj przyjechał do Oświęcimia. Spotkanie poprowadzą jako główni Patryk Kasprzyk, Krzysztof Kozłowski. Zamelduje się w finale Polskiej Hokej Ligi sezon. I ten mecz oczywiście odbędzie się. Zaczęli pierwsze wznowienie, pierwszy bulik. Zali się zawodnicy z Jastoru, Kasperlik, Rac. Rację jeszcze chciał poprawić Centa, natomiast Jastrzębianie jeszcze gola w przewadze w tej rywalizacji nie stracili. Teraz trafienie! 7 sekund potrzebowała Unia, by zamienić tę przewagę na gola i mamy 1-0 w Oświęcimiu. Szósty gol w tych playoffach Wiktora Rolina Karlssona. Paść próbował spod w kierunku linii niebieskiej. Cały czas przy krążku Rac, ale kapitalnie popracował Ryan Glenn. Tyle, że Rac teraz rozpędza się przodem do bramki. Kapitalnie wyciągnął. Doświadczony to zespół, który już w tych playoffach przeżywał trudne momenty. Teraz taki trudny moment w polu bramki. Kasperlik. Przed bramkę Rac. I Sanders, gdzie krążek? Pod panowaniem Kanczu. Krążek dla swojej drużyny na boliku. Roman Rac, Bachalejsza. Sanders odbija, dobitka i jest remis. Roman Rac doprowadza do remisu, rehabilitując się za tę karę, która spowodowała, iż Oświęcimianie zagrali w przewadze i tę przewagę wykorzystali. 2 minuty 26 sekund do zakończenia pierwszej tercji. JKH GKS Jastrzębie. I teraz było blisko, mogli pójść za ciosem. Rosyjski napastnik do tego strzału. A teraz strata na niebieskiej i może być groźnie pod bramką Sandersa. Broni Kanadę. W tych playoffach 5 goli zdobytych w tych wykluczeń jeszcze 83 sekundy pozostały. Pierwszy bulik w tercji drugiej. Ten na niebieską, szybciej przegrana guma, jest Paszek, wrzutka, trącenie i tam na... Ostemplowany słupek bramki Michała Kielera, teraz Nechvatal, poprawka, nie ma gola. I kontra JKH, Łukasz Nalewajka, Sanders i łyżwa. Labera, teraz Dziubiński, ładnie rozrzucił, Unia, nie ma trafienia. Martinem Kasperlikiem. Ładnie Kasperlik utrzymał się przy krążku, oddał strzał. Wyjeżdża z gumą. Kasperlik rozegrał i słupek! Słupek ratuje! Przechytrzył go Rogow. Erik Szewczenko, interwencja Sandersa, poprawka! Razgal szuka pozycji do strzału i Sanders! I także Rogow. Tkanie dokładnie. To kończy się kontrą gospodarzy, dobrze rozegraną, Nechvatal, jeszcze Da Costa! Euforia w Oświęcimiu! Poślizg krążka, Kasperlik, Rac! Inter idą w kierunku finału, ale Jastrzębianie się nie poddają. Sanders! Ależ tutaj ofiarnie zagrał ze Stasienką. Rac jeszcze spróbuje. Rac, Kanz, więcej miejsca na prawym skrzydle, celował tam nieźle po... Skoczył mu krążek na łopatce kija. Bachalejsza, paś i ofiarna interwencja. Wasilija Strielcowa. Do tego Pawlows. Kapitalna interwencja Bezuszki. Erik Szewczenko. Franks Razgals.
Dogranie przed bramkę, bryk, Gorzek w siatce, wyrównali, doprowadzili do remisu w momencie, kiedy otworzyły się drzwi na ławkę Karuni. Ryan Glenn nie zdążył wrócić na tafle, Jastrzębianie doprowadzają do remisu na 3 minuty i 18 sekund przed zakończeniem trzeciej tercji, dając tutaj komunikat Unii i całej publiczności w Oświęcimiu, hola hola, do finału, nie tak prędko. O defensywie, by dodać jeszcze kilka od... Dziubiński. Niepewnie Nechwata, ale dogranie na drugi słupek, gdzie krążek poza bramką. Egil Skans, osamotniony w tym rajdzie, poczekał na partnerów. Rac obok, mógł to skończyć na... Rac i Dakos, Jeni i Kamieniew. Nie zdecydował się na strzał. Dopiero teraz, po nagraniu Raca, odbił sam. Przekombinowali Jastrzębianie, ale utrzymali krążek w tercji. Artur Szewczenko i broni. Roman Rac. Roman Rac i Sanders, ależ to... Na parada i odpowiedź Unii, bracia Strzielców. Aleksander, Aleksander obok. Ale teraz dogranie przed bramkę, JKH obok. Nie trafnąć i spróbować sił, ale czuł, że... A teraz błąd! I Nechwatal ratuje! Lejsza, Witalij Spawlows. Sanders interweniuje! Ha, Kasperlik napędził Raca, ten oddał Eriksowi Szewczence, strata, 10 sekund do końca, Temar! Temar zapomniał o krążku! Jeszcze Andrzej Temar. Łotysz kontra Sanders. I jest trafienie. Egil Skans raz jeszcze udowodnił, że jest specjalistą od rzutów karnych. 1-0 prowadzi JKH. Apalkow kontra Nechwatal. Daniel Apalkow wyrównał. Z pomocą słupka, czy też poprzed... W meczu przeciwko GKS-owi Katowice w sezonie zasadniczym. Oriekin potrafi w karne. Oriekin! 2-1 dla Unii. Do remisu. Czy przedłuży? Nadzieję. JKH na finał. Pawlows trafił. Niesamowity. Trafił. Ale... To... Raz umieścił krążek w siatce. 3-2, niemożliwe stało się faktem. Jastrzębianie przedłużają tę serię. Roman Rac uciszył halę w Oświęcimiu, a więc jednak 2-3, a więc jednak rywalizacja o finał trwa dalej. Powiedzieć, że tutaj był dramat, że to był thriller, że tutaj ten scenariusz był napisany przez najlepszego w swoim fachu scenarzystę, to nie powiedzieć nic. W niesamowitych okolicznościach Jastrzębski Klub Hokejowy przedłuża tę rywalizację. Jest 2-2 Replast Unii Oświęcim i już w najbliższy wtorek obie drużyny spotkają się i w ostatnim możliwym momencie Pawlows przedłużył serię najazdów, a w niej triumfował Jastrzębski Klub Hokejowy.